Ten obraz namalowany został przez Andreasa Stecha. W 1686 roku Friedrich Gottlieb Engelke zamówił u niego portret. Ten portret do dzisiaj wisi w Muzeum Narodowym w Gdańsku. W tym samym roku powstał drugi portret przedstawiający piękną, młodą dziewczynę na tle pejzażu, w sukni udającej nieco pasterską, w pełnej postaci. W prawej ręce dzierży różę, a lewą karmi owieczkę, baranka. Według tradycji ta śliczna dziewczyna to córka burmistrza. Ale w 1686 roku Engelke dopiero się ożenił. Jego pierworodna córka Dorotea przyszła na świat rok później. Zapewne więc na obrazie przedstawiona została młodziutka żona prawnika. Chciałabym, żebyśmy mogli razem zobaczyć ten obraz, spojrzeć w oczy dziewczyny i odgadnąć jej zagadkę, czy to żona, czy córka.